Wracając jeszcze do tematów tatuaży, ty masz ich sporo, a gdybyś miała stwierdzić, że ten jeden na twoim ciele najważniejszy, to który? Najważniejszy tatuaż to jest ten dla mojej mamusi kochanej, ponieważ ją bardzo kocham, a poza tym moja mama też ma taki sam, bo nieraz u mnie w rodzinnym mieście ludzie mówili: o Jezu, ta twoja córka się tak wytatuowała. Ja wiem, mamo, to wtedy jak będziesz miała dziarę, to podchodzisz i mówisz: ja też mam. I wtedy zamknął buzię, tak? Też po programie Top Model pojawiła się twoja duża metamorfoza i dużo się mówiło o twoich ćwiczeniach. Jak ty szukasz siły w sobie, żeby iść codziennie na siłownię, bądź może w domu trenujesz? Trenuję na siłowni, mam trenera Piotra Szczurka, który dba o moją sylwetkę, ale nie ukrywajmy, że najważniejsza jest niestety dieta, a ja bardzo lubię jeść, więc to jest dla mnie ogromny problem, żeby rezygnować z tych wszystkich smakołyków, słodyczy i tak dalej, ale staram się trzymać dietę, natomiast nie można zwariować. Jeśli jest ochota na słodycz w weekend, to trzeba zjeść. Jeśli masz ochotę się napić drinka, to go wypij. Nie można dać się zwariować, to jest życie, a życie jest jedno, jak wiemy. Niestety ostatnio tyle pracuję, że nie mam za dużo czasu, tak dużo, jakbym chciała spędzać na siłowni, żeby dbać o sylwetkę, ale jak tylko mam wolną chwilę, to gonię dźwigać ciężarki.